Pani, chciałem się z Wami podzielić tym, co w 2017 roku zobaczyłem. W Izraelu jest takie jezioro, jezioro Galilejskie, zwane również Morzem Tyberiackim. To miejsce zdumiewa naukowców. Od 2000 roku są regularnie prowadzone badania. Badania czystości i naukowcy są zaskoczeni tym, że dosłownie żaden pyłek, żaden syf nie osiada na tym. Do tego jeziora wpływa rzeka Jordan. Później z tego jeziora wypływa. Płynie sobie dalej. I wpływa do kolejnego zbiornika wodnego, do Morza Martwego. To miejsce z kolei jest miejscem, gdzie nie ma w ogóle życia organicznego. Z tego samego źródła płynie rzeka, wpływa do jeziora Galilejskiego, które jest czyste. Żyją skorupiaki, perkozy, jakieś mnóstwo gatunków zwierząt jest czyste. Później wypływa, płynie sobie dalej i wpływa w miejsce, gdzie jest śmierć. Dlaczego? Bądź przepływem. Bądź przepływem. Spędzaj czas z Bogiem, pokutuj, mów prawdę, kochaj, uwalniaj miłość, którą jeżeli wierzysz, masz zdeponowaną w Duchu Świętym, a masz. Wyrażaj emocje. Bo wiesz, co się stanie? Powiem Ci dalej. Zobaczyłem, że miejsce, w którym jest ta śmierć, Morze Martwe, zwane również Morzem Diabelskim, Morzem Sodomy, Morzem Arabskim, Morzem Cuchnącym. I było ulubionym miejsce spa Arabów, Rzymian. Jesteś jeziorem Galilejskim. Wpływa w ciebie rzeka Jordan. W zasadzie wypływa z ciebie źródło, jesteś źródłem wody żywej. Płynie z ciebie rzeka. Bądź przepływem. Bądź przepływem. Bo staniesz się spa demonicznym. Wiecie, ja zobaczyłem jeszcze jedną rzecz. Jak Józef Flawiusz pisał o tym, że w Jeziorze Galilejskim, który jest, podkreślam, przepływem, regularnie w czasach Jezusa było na tych 53 kilometrach obwodu tego jeziora było 230 łodzi rybackich, które wypływały, pełne ryb. I wtedy, kiedy Jezus był zdumiony, kiedy mówi to, kiedy Piotr wyszedł z łódki, mówi: Panie Jezu, całą noc łowiliśmy, nic nie złowiliśmy. Był w szoku, ponieważ regularnie łodzie wracały pełne ryb. On był zdziwiony wtedy, że nic nie złowił. Całą noc łowiliśmy, ale okazał posłuszeństwo Jezusowi. Zarzucił sieć i wiecie, co było. Bądź jeziorem Galilejskim. Nie będzie osiadał żaden syf w Twojej duszy, tylko bądź przepływem. Wiem, co to znaczy być przepływem i wiem, co to znaczy być spademonicznym. Amen.